Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fantasy Upgrade na moim kanale. Odcinek numer 9, zostały nam 4 spotkania do samego końca właśnie samych rozgrywek. To jest mój obecny zespół, jak widzicie mamy 5 złotych zawodników, czyli wszystkich nie uda się jakby ulepszyć. A spowodowane jest to tym, że mam obecnie 15 wygranych spotkań oraz niestety jedną porażkę, którą popełniłem chyba w pierwszym odcinku. No ale od tamtego czasu idzie naprawdę nieźle. No to co moi drodzy, chyba czas zabierać się do spotkań, zobaczyć czy uda się tym składem wywalczyć kolejne upgrade'y. Jeżeli potrzebujecie końców, magiccoins.pl, z którym Jacob macie 5% końców więcej. Nasz pierwszy przeciwnik ma widzę tutaj skład w Serie A oraz dodatkowo do tego Teveza. No i tracimy pierwszą bramkę w 17 minucie, tego się nie spodziewałem, byłem przekonany, że no jest do obrony, ale Tevez pięknym uderzeniem z voleya pokonuje niemieckiego bramkarza, no i przegrywamy w tych pierwszych minutach tego spotkania. Uderzenie z daleka i broni Neuer, aczkolwiek no niepewna taka interwencja. Ładne podanie teraz Arturo Vidal, proszę cię uderz Arturo Vidal. Jaka, wiem, że tam był Ribery, za późno to zauważyłem, ale jakaż obrona Buffona teraz. What? No i mamy pierwszą połowę za nami, przeciwnik wygrywa 1-0. No na razie bardzo mało strzałów, bardzo mało jakby takiego przeważania z jednej albo z drugiej strony. Więc no ten mecz może pójść naprawdę w każdą stronę. On może strzelić na 2-0, ja mogę strzelić na 1-1, zobaczymy co się wydarzy. Müller, Thomas Müller musi tutaj troszeczkę lepiej popracować Niemiec, jeżeli chcemy myśleć o jakimkolwiek zwycięstwie. Thiago! Niewiele brakowało. Okej, to jest jeszcze dobra piłka. Tylko co tu Naldo robi? Co tu robi Naldo? Müller, uderzenie z daleka, Buffon. No... no gdzie? Czemu? Nie, moi drodzy, nie masz szans raczej. Jak patrzę, jak mi się teraz gra, będzie bardzo ciężko wygrać to spotkanie. To się po prostu czasem czuję, że nie ma szans. Przegram jeden, może nawet 2-0. Wątpię, żebym dał radę tutaj jakoś wyrównać to. O. No po prostu nie idzie. Jak nie idzie, to nie idzie. Müller? Müller? Nie, no, no, Buffon jest dzisiaj naprawdę świetny. No nie, no to jest sam na sam, no tylko już nie ma szans. Chyba, że Neuer to obronił, to co z tego? Thiago? Nie! Co oni tutaj zrobili? Thiago, co to było? Nie, kto się minął z piłką? No jak, mówię, jak nie idzie, to nie idzie. No, Thiago? Nie, nie, czemu ta gra taka ociężała mi się wydaje? No i przegrywamy. Miałem świetne sytuacje, których nie potrafiłem wykorzystać. No i przegrywamy to spotkanie, ale powiem wam szczerze, nie będę jakoś specjalnie rozpaczał z tego powodu, ponieważ oznacza to, że możemy zachować sobie jeszcze jednego zawodnika w zwykłej wersji. Ja na przykład lewa obrona w Bundeslidze jako inform jest fatalna, bo jest tylko jeden zawodnik, więc Alaba może zostanie w naszym zespole. A teraz czas na kolejne spotkanie. No dobra, nasz drugi przeciwnik dzisiaj to jest skład BPL z Hero Grayem chyba na ataku. Chyba to tak się nazywa właśnie ten zawodnik. Nie chcę zapeszać, ale już czuję, że to będzie zupełnie inne spotkanie niż to nasze poprzednie. Jakoś po stokroć mi się lepiej gra od razu, no i 1-0 w 6 minucie. Moi zawodnicy jakoś lepiej biegają, odbierają, nie wiem, nie ma opóźnienia jakiegokolwiek. To jest niesamowite, że dwa rozegrane w przeciągu 10 minut spotkania tak bardzo różnią się od siebie. No nie, 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 nie. Idealnie mu pod nogi wpadło na szczęście. Okej, mamy szansę. Darian będzie tutaj. Nie wiem gdzie jest piłka, no ale nie na pewno nie w siatce. Frank Ribery ładnie to teraz zabrał. No i mamy ciekawą sytuację. No, Ribery. Ci bramkarze dzisiaj bardzo mnie nie lubią i nie chcą wpuścić bramki oprócz tej jednej, co przed chwilą padła. Pierwsza połowa za nami i po raz kolejny nie jest to jakiś pasjonujący mega mecz. Mamy 3 celne spotkania, co mnie bardzo cieszy, ale zobaczymy jak druga połowa wypadnie. Ale powiem szczerze, na razie jestem bardzo niezadowolony z tego jak Mkhitaryan gra. No w porównaniu do Douglasa Costy to on jest praktycznie niewidoczny. No i nie ma żadnego wpływu na mecz, co, no, co mi się bardzo nie podoba, bo jednak to skrzydło jest... No zobaczmy, Ribery bardzo dobrze sobie radzi. Tu Coleman go wyprzedził bez problemu. Vidal jeszcze przy piłce, uderzenie z daleka. I gdyby nie Begovic, byłoby 2-0. Thiago, Vidal. Próbuje się tym obrócić, Vidal uderzy. Nie, jeszcze jest Thiago. Jeszcze raz do Vidala. Vidal, no znamy te jego uderzenia, więc nie pytajcie mnie jak, bo wam nie odpowiem. Nie mam pojęcia jak to wpadło, ale Arturo Vidal 2-0 w 65 minucie. Ta piłka jakby
takim lobem to zrobił. I znowu mojemu przeciwnikowi nie działa kontroler chyba, nie mam pojęcia co się dzieje, że mu czasem wyłącza tak nagle, a potem działa. No tak czy inaczej, Begovic. Gray, oj, to jest dobre zagranie. I bro, teraz dużo mieliśmy szczęścia. No i moi drodzy, wygrywamy to spotkanie, jest 2-0, nie był to najpiękniejszy mecz w moim wykonaniu, jestem tego świadomy. No te dwa mecze były takie, no takie średnie. Powiedzmy sobie szczerze, nie grałem najlepszej piłki nożnej, a czyli najlepszej tutaj FIFA jakiej mogłem. No ale liczy się to, że przynajmniej to jedno zwycięstwo wpadło. Ten pierwszy mecz, no niefortunny, niestety czasem się tak zdarza, że jak nic nie idzie, to nic nie idzie. No to czas teraz pożegnać kolejnego zawodnika zwykłego i powitać informa, jest to Douglas Costa. Powiem wam szczerze, bardzo, bardzo żałuję, ponieważ wolałbym po stokroć ułożenie, że właśnie Douglas Costa byłby po prawej stronie, a Ribery po lewej. No ale niestety, zasady to zasady i trzeba się ich trzymać. Mkhitaryan pozostanie na tym prawym moim skrzydle, chociaż nie jestem z niego za bardzo zadowolony. Być może będzie to taki zawodnik, który wykaże się w ostatnim meczu strzelając taką najważniejszą bramkę i wtedy będę mógł wszystko odwołać. Jak na razie jest średnio. No i tak, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że w następnym uda się wygrać dwa spotkania, żeby upgrade'ować jeszcze moich zawodników. No jeżeli nie, to trudno. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i na razie. Team of the season, lewa obrona to będzie... Tak, Marcelo, jest jeszcze Felipe Luis, ale Marcelo jak najbardziej mi odpowiada. 88 overalla, zawodnik, który także ma kartę Team of the Year.